Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy już wtorek, bodajże 6 września. Ja dzisiaj pojechałem za Kolbudę. Wczoraj odpaliłem sobie mapkę Google Mapsy i zobaczyłem te lasy. Poszukałem parkingu leśnego. Polecam właśnie też tak robić. Przyjechałem na ten parking, zaparkowałem i ruszyłem w las na przełaj. Także nie przedłużam, zapraszam na film. Zaczynamy. No i tak sobie szedłem i zastanawiałem się, że fajnie by było mieć jakieś punkty zaczepienia, aby znaleźć jednego i gdzieś szukać obok tego jednego prawdziwków. Tutaj zobaczcie, mamy maślaczki, ale jest mój pierwszy borowik tutaj w tej okolicy za Kolbudami na trasie 221. Świeżutki, maleńki, cieszy niezmiernie i zobaczcie, tak się oto prezentuje. Oby ich tylko było więcej. Zaczynamy od takiego malucha. Jestem tutaj totalnym świeżakiem. Zdaję się tylko na swoje zmysły i ukształtowanie terenu i takie krzaczki, które mi się podobają. Więc jak to wygląda? Idę i nachodzę na takie pięknoty. Pierwszy borowik. A tutaj jest jeszcze kolejny, ale śliczny. Za 15.09, nowe miejsce. Mega. Dzisiaj tutaj pochodzę sporo. Nigdzie mi się nie spieszy, mam jeszcze urlop. A one się prezentują w ten sposób. To powiedzcie, czyż nie piękne? Ale cudaczki. I tak się prezentują w koszyczku. A ja już się trochę zastanawiałem, czy ja w dobrym miejscu jestem. Poszedłem. Nie ma ich, ale zobaczcie, kolejny borowiczek pięknie oświetlony tutaj pojawił się na naszej trasie. No to warto się tu pokręcić. Śliczny w promieniach słońca. Piękny maluszek, czwarty borowik. Kompletnie nie wiem, gdzie jestem, ale w takim właśnie dość rzadkim lesie się poruszam. Czasami są takie mniejsze drzewostany, samosiejki i szukam przy nich. Gdzie jestem? To na pewno gdzieś za Kolbudami, ale dokładnie to nie mam pojęcia. Znowu dzisiaj przepiękny dzień na grzybobranie i chyba widzę następnego, również oświetlony, tam przy patyczku, zaraz podejdziemy. Fajnie tutaj zbierać grzyby, moje nogi wręcz odpoczywają od tych górek morenowych i dolin. Zobaczcie, jaki prawusek. I nóżka ma zjedzoną od żuczka. Żuczek ewidentnie wyjadał jego trzon. A tak tu sobie rośnie. Troszkę ludzi zaczęło się tutaj kręcić, ale od czasu do czasu jakiś prawdziwek wyjeżdża, borowik szlachetny. Pomalutku i koszyczek się zapełnia. Możecie zobaczyć, tych grzybów nie ma zbyt dużo, nie są duże, ale co jakiś czas jakiegoś prawdziwka udaje się namierzyć. I tu mamy kolejny piękny borowik szlachetny. Zaraz go obczyszczę. Chodzę i od czasu do czasu borowiczek wpada. Tym razem największy i chyba najpiękniejszy dzisiejszego dnia. Już widzę dwa. Tu jest pierwszy. Prześliczny. A zobaczcie, obok również rośnie drugi. Ale jeszcze widzę kolejnego. I to jest następny. Zobaczcie, jaki śliczny. Dobra, to mogę Wam teraz już je wykręcić. Pierwszy. Tu jest drugi. I jeszcze mamy tutaj trzeciego. A zawsze powtarzam, rozglądajcie się, bo może być ich więcej. Jest kolejny maluszek. I czwarty. No to się udało. Fajne miejsce trafić. Cztery borowiczki. Śliczne, prawda? Coraz bardziej zaczyna mi się tutaj
podobać. Kolejny borowiczek. No, był taki okres bez grzybia, natomiast teraz grzybki zaczęły się pojawiać. Jestem szczęśliwy i przede wszystkim bardzo się cieszę, że w nowym miejscu, bo stare miejsce, jak się już ma, jest sprawdzone, to wiadomo gdzie iść, a jak człowiek jest w nowym miejscu i udaje mu się znaleźć grzyby, to satysfakcja jest podwójna. Ruszam dalej. Zobaczcie, jak wygląda koszyczek. Trochę grzybków już jest, około 12. W takim lesie się poruszam. I w końcu jakiś znowu borowiczek wyjechał, bo już od dłuższego czasu nie miałem żadnego. Zobaczcie, jaki malut. Jak widzicie, te borowiki to dopiero co się pokazują. Nie ma dużych. O, jest jeszcze jeden. Także fajnie, chociaż dwa maluszki. Takie słoiczkowe, octowe. Przed chwileczką wjechały, zobaczcie. Pogoda piękna, niestety taką ciszę zmącił odgłos mechanicznych pił, ale jak widzicie, zobaczcie, kolejny fajny borowiczek. Świeżutki, świeżynka. Tam się tu pojawił. Zobaczcie, jaki piękny. Fajnie się telefonem nagrywa. Idę dalej. I kolejne dwa maluchy. No widzicie, czasem trzeba trochę za nimi potęsknić, żeby je wyprosić od losu. Tutaj żuczek w środku sobie tam mieszka i grasuje. A zobaczcie tego. Śliczny borowiczek, resztę zasłaniamy. Chyba z tego też. O, sam kapelusik. Dzisiaj zabieram wszystkie. Nie ma to tamto. I taki śliczny borowik. O, widzicie? Jak żuczek sobie mieszka w nim i go podjada. I teraz fajne borowiczki wjechały, bo udało się namierzyć krasnoborowiki ceglastopore w ilości 3 sztuk. Zaraz wam pokażę. Ostatnio pokazywałem ponurego. A tu mamy ceglasie. O, nie ma żadnej siateczki na trzonie. Piękny ceglak. Są strzępki. Jak możecie zobaczyć. I tak samo tutaj. Fajne trzy borowiki ceglastopore. Ja nie wiem, czy w tym roku nie moje pierwsze. Nie wiem, czy będzie słychać, ale piły ostre dają. Gdzie nie pojadę, to wszędzie wycinka, przecinka. Kurczę, trzeba nowych miejsc szukać powoli, bo jak tak dalej pójdzie, to wszystkie grzybowe miejsca będą wycięte, ale zobaczcie, jest kolejny borowiczek. No nieprzyjemnie się zbiera grzyby w takiej muzyce. Śliczny. Ale ma piękny ubarwiony kapelusz. Szan gruby. A taki dzisiaj można powiedzieć, że jeden z większych. O większości te grzyby malutkie, ale powiedzcie sami. Zobaczcie, jaka siateczka. Ale śliczne. Ale te telefony mają kolory, co? I zoom jaki śliczny. 10:43. Chodzę sobie po takim płaskim terenie. No tak jak wcześniej wspominałem, jak latałem po tym Oliskim, góra, dół, to nogi dostawały, a dzisiaj to po prostu mam tak te nogi wyćwiczone, nie chwaląc się. A, wiedziałem, że tu będzie drugi. Czułem to. Jest. Zobaczcie. Jest jeszcze jeden. Znowu w dobre miejsce. Wszedłem. Pamiętajcie, ja zawsze to powtarzam. Nie można się poddawać. Czasem się idzie godzinę bez żadnego grzyba, a potem moment. Kilka krasnoborowików teraz. Borowiki szlachetne. I zobaczcie, jak od razu emocje, morale podskoczyły. Coś pięknego. Mam jakieś nieodparte wrażenie, że te piły są coraz bliżej, ale te borowiczki nie poddają się, walczą, rosną. Zobaczcie, kolejny fajny borowik. Pokażcie Państwu, tak wygląda. O, te borowiczki piękne dzisiaj. Z 20 już
pewnie mam. No i uwielbiam takie momenty na grzybobraniach, kiedy się chodzi, zbiera się takie średniaczki, mniejsze i tak marzy się o jakimś takim większym i chyba coś tutaj jest. Jestem mega przeszczęśliwy. Zobaczcie. O kurczaki! O kurczaki! Tak, no co tygrysy lubią najbardziej. Jeden. I zobaczcie tego drugiego. Ale piękne dwa grzybki. Takie chwile są najpiękniejsze na grzybobraniach. Wykręcimy. O, ho, ho, ho. Dzień dobry, borowiku. I jeszcze jego towarzysza. Nie no, kochani. Czy można życzyć sobie czegoś więcej? Przecudowne. No, zobaczcie, moja ręka i tutaj te dwa grzybki. Ale śliczne. Nie no, w nieskończoność można na nie patrzeć. Marzyły mi się takie. Marzyły mi się takie. O, tu zasłaniamy. Broń Boże, tutaj nie wysychała grzybnia. I zobaczcie, jakie cudowne. Tutaj będzie bardzo dobrze widać, jakie te borowiczki są duże. To jestem przeszczęśliwy. I pewnie wielu z was nurtuje pytanie, czy były zdrowe. Tak, moi mili grzybiarze, te dwa borowiczki zdrowe. Chyba pomogło to, że były tak ukryte pod liśćmi i owady nie mogły się do nich dostać. Zobaczcie, ani jednego czerwia. Także coś pięknego. Życzę wam właśnie takich grzybów. Wyobrażacie sobie, jakie teraz mam emocje w środku, jak jestem szczęśliwy. Chodzę, chodzę i zobaczcie. Kolejne borowiczki. Tutaj jest jeden, ale jest śliczny, piękny. Sucho one nie poddają się i rosną. Bardzo mi się tutaj podoba. Na pewno będę te lasy odwiedzał. Idę dalej. Tu cofnąłem się, bo taki fajny pieniek, żeby nagrać dla was zakończenie, kilka słów powiedzieć. I bardzo dobrze, że się cofnąłem, bo zobaczcie, przed chwilą miałem borowika tutaj. Widziałem go i straciłem go z oczu. Jest na pewno tutaj. Widzicie? A drugi borowik jest. Dobra. Chodźcie, zobaczcie, jak one się tu kamuflują. A tak bym poszedł dalej, a coś jednak tknęło, żeby tutaj się wrócić. Także zawołały mnie z powrotem. Jeden. Zasłaniamy dołek. Wykręcanie nie szkodzi grzybni. O! I tak jak mówię, zawsze rozglądajcie się, bo borowiczki lubią rosnąć w większych grupach. No powiem wam szczerze, rozkręciło mi się grzybobranie na dobre. Co chwilę teraz udaje się namierzyć jakiegoś borowika. Zobaczcie, jaki ten partyzant już tutaj na środku, schowany pod liśćmi, zakamuflowany elegancko. Z drugiej strony długo nie było zupełnie widać, a on tutaj jest i go grzybiarz capnął. No prześliczny, nie mogę złapać ostrości, już teraz złapałem. Ale śliczne te grzyby są. I ląduję w koszyku. Już kieruję się w stronę samochodu i często tak mam, że jak wracam, to jeszcze kilka grzybów udaje się na tym powrocie znaleźć. Zobaczcie, jaki śmieszny kapelusz. No i się głęboko siedzi. Ale borowiczek usiatkowany. Jeszcze namierzony. Tak wygląda. Siateczka na całym trzonie. Zamszowy kapelusik. Z początku białe te rurki. Taki zbity, suchy, matowy. Dobra. I chyba najładniejszy ceglarz, jakiego udało mi się znaleźć w ostatnich czasach. Tutaj jest kolejny.
Ale zobaczcie tego, o, następny w trawie. Ale tego zabiorę. Ale piękny borowik ceglastopory. Zobaczcie. Żadnej siateczki, tylko strzępki. Tak się prezentuje. Tak wyglądają jego pory. Przepiękny grzyb. Prześliczny. Zasypiemy dołek. I taki to jest właśnie ceglasty. Ja już wracam, a byłem dokładnie tutaj, nad leśnictwo Kolbudy. Tutaj się zatrzymywałem. No i kochani grzybnięci, ja już na dzisiaj kończę grzybobranie. Jestem przeszczęśliwy. Byłem dzisiaj, tak jak mówiłem, w lasach za Kolbudami. To było zupełnie dla mnie nowe miejsce. Dziewicze rejony, dziewicze tereny, nieodkryte, tajemnicze. Ale jak widzieliście na filmie, udało mi się zebrać kilkadziesiąt, można powiedzieć, borowików, z czego dwa naprawdę pięknej grzybowej urody. Takich grzybków Wam życzę zawsze. Dziękuję, że jesteście, dajecie mi niesamowitego kopa, a najbardziej cieszy mnie to, jak ktoś napisze, że dzięki moim filmom został zmotywowany i rusza do lasu. Także trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!